Siemanko, ziomeczki, witajcie już w drugim odcinku w serii ze Sparkiem, Sleeper Spark. No i dzisiaj będziemy robić miejsce w środku, bo niestety DJI nie przewidziało tego, że ktoś będzie chciał tu zrobić innego koptera i no trochę za dużo tutaj jest różnych pierdół, no na przykład o tutaj są takie wypustki. A i postaram się mówić głośniej, żeby później nie było problemu. Nie wiem, tak trochę niewygodnie, no ale cóż. Więc to wytniemy, zobaczymy jak silniki będą pasować. Czy wejdą do oryginalnych otworów. Trzeba będzie na dwie śruby tak przyczepić, co nie jest świetnym pomysłem, no ale i tak prędzej się ramię złamie niż silnik odpadnie. Czy jednak trzeba będzie coś drukować. No to zabieramy się do wycinania. Będę to robił takimi ziomeczkami i prawdopodobnie, a no nożem oczywiście i pewnie lutownicą, żeby stopić na gładko. Tutaj są otwory na śruby, żeby do tego je przykręcić, w sensie żeby to było dobrze się trzymało. Ale wydaje mi się, że zatrzaski wytrzymają to na tyle dobrze, że mogę wyciąć tak naprawdę wszystko. Poza oczywiście tymi trzymaczami tych zatrzasków. A no i zrobimy oczywiście otwory dla FC i jakiś otwór na rzep. Nie będę przecież dookoła zawijał. Chyba to jest pora, żeby odpalić lutownicę. Bo lutownicą jednak najlepiej się to wszystko wytnie. Pewnie lepiej by było nie wdychać tego dymu, co tu będzie. Tak się postaram robić. Dobra, ziomeczki, trochę tutaj już to wyczyściłem. No, najpiękniejszy środek Sparka to na pewno nie będzie. Ale pewnie będzie jednym z bardziej pojemniejszych, bo już mi się ikon tutaj mieści. I no niestety tak nie wejdzie. Znaczy wszedłby, tylko że trudno by było później przylutować kable od silników, więc on będzie w poprzek. Albo nawet o tak. Już tak to nie. Będzie tutaj i przydałoby się jakieś miejsce, żeby sobie gniazdo do prądu zrobić. Dobra, myślę, że już wystarczy. Tyle tego tu wyczyściłem. Teraz sobie tak myślę. Ten regiel będzie o tak. No to tu będzie trudno zamontować kontroler, po pierwsze, a po drugie przydałyby się jakieś otwory, żeby ten regiel było do czego przyczepić. Myślę, że dwa wystarczą. Zrobię to śrubokrętem, sobie zaznaczę. No i teraz, no ja to będę wypalał, bo to jest najprostsze, dremela nie mam. Pewnie coś się włączyło. Dremela nie mam, więc mi najłatwiej to jest po prostu wytopić. I jak jedno będzie, to sobie go przykręcę. I będzie łatwiej resztę ogarnąć. Pierwotnie chciałem wtyczkę, znaczy gniazdo zrobić z tyłu. No ale niestety ten regiel jest trochę za szeroki. A akurat go muszę z nim zrobić, bo on ma wyjście 5V, a niestety będzie mi ono prawdopodobnie potrzebne, bo tu pewnie pójdzie Unify Nano, który tych 5V potrzebuje. Tak sobie teraz myślę, że dwie śruby do mocowania regla powinny wystarczyć. Jesus. No i git. Dobra, czyli regiel już można powiedzieć, że ogarnięty. Teraz przydałoby się miejsce dla kontrolera zrobić.
Czyli mamy to, mamy to. Teraz przydałoby się jakoś silniki przyczepić. Tutaj może być akcja. Dobra, najpierw już sprawdzałem, muszę trochę poszerzyć otwory i sprawdźmy. Do testu użyję silnika, który nie ma uzwojenia. I tak naprawdę on już chyba nigdzie nie poleci. No dobra, nie będę tutaj dokręcał do samego końca, ale no jak widać, tutaj trochę jest ten silnik blokowany przez tą osłonkę taką jakby niby, więc myślę, że jej też może nie w 100%, ale w pewnej części się z nią pożegnamy. Jednak silnik na dwóch śrubach się trzyma dużo lepiej niż myślałem, nawet nie dokręconych do końca. Więc myślę, że będzie git. Mam nadzieję tylko, że te mody nie osłabią konstrukcji w zbytnim stopniu. I no, pomimo tego, że no, nadal to nie jest jakaś uber wytrzymała konstrukcja, no to żeby chociaż jeden lot przeżyła. Niestety czasami może coś być poza kadrem, bo... Fuck. Bo kamera jest w takim miejscu, że nie zawsze mogę na nią spojrzeć, jak coś robię, więc no, sorry z góry. Dobra, sprawdźmy jak teraz. No prawie, prawie się troszkę tylko. No i git, myślę, że tak da radę. Więc teraz to samo zrobię z trzema pozostałymi. No i jak to zrobię, no to wrócę. No dobra, zrobiłem tutaj miejsce na silniki. No, w tym odcinku składał nie będę. Szkoda, że nie powiedziałem na początku. Ale tak, składać będziemy w następnym odcinku. A teraz zrobię tylko jeszcze otwór na rzep, żeby mieć jakoś pakiet przyczepić. Chyba zrobię go po prostu o tako. Mam nadzieję, że mi pakiet nie wyrwie plastiku przez te dziury tutaj. No i dobra. To już chyba więcej w tym odcinku nie zrobimy. No, nie wiem, czy to jakiś bardzo ciekawy ten odcinek był. No, ale przynajmniej macie postęp prac. I żeby nie było to, że to jest takie łatwe. Tutaj jeszcze... Tutaj pójdzie odbiornik, bo to tu oczywiście no kamera. Nie wiem jeszcze, gdzie nadajnik wideo włożę. Może tutaj za kamerą. Zobaczymy. Jezus, ile tego plastiku. No, mam nadzieję, że Spark da radę i go ulotnimy. Problem jest tylko taki, że... No, następny film nie będzie w przyszłym tygodniu. Znaczy, prawdopodobnie nie będzie, bo no, po pierwsze, no, szkoła, więc nie mam za bardzo kiedy tego nagrywać. Po drugie, mam wycieczkę, więc no, też nie będę miał kiedy ani nagrać, ani zmontować. Ale no, z racji tego, że to jest już taki fan project, nie jest to wiedza niezbędna, no, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Za to już się robi ciepło, więc pewnie niedługo będzie odcinek o pidowaniu i o lataniu. I jeszcze mam tutaj w planach kolejną serię, już ogólnie latającą, nie tylko będą koptery, bo robię dość fajną rzecz. Mam nadzieję, że będzie działać. I jak to zadziała, no to w jeszcze dalszej przyszłości będzie podobna, tylko no trochę jeszcze większa. Więc, no, wiadomo, zapraszam do subskrybowania i lajkowania. No, komentarze też oczywiście, wiadomo, na propsie. Wpadnijcie na mojego Instagrama, Francesco FypyV, bo tam często na Instastory wrzucam różne ciekawe rzeczy, albo jakieś pytania, albo, no, można sobie zobaczyć.
No, na fanpaga wiadomo. A i dzwoneczkujcie też ten kanał. I no też zaglądnijcie na mojego Patronite'a, który będzie. Tu będzie. Powinien być przynajmniej tutaj. No, jeśli się wam kanał podoba, jeśli seria dla początkujących wam pomogła, no to fajnie by było, jakbyście i mi pomogli. No. Więc nie wiem, może zrobię w weekend jakiegoś live'a z latania, albo jakiegoś szybkiego vloga z latania, nie wiem jeszcze. Ale no, w następnym odcinku już będziemy tego Sparka składać, więc też będę potrzebował jakoś więcej czasu, no niestety Spark trochę poczeka. Ale no, coś postaram się wrzucić. A więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości. Peace out.